Witam, tu zapasiony knur o wyglądzie kucharza z wiejskiej pizzerii. Takie były komentarze po ostatnie miesiące. Mi się podoba, liczę na więcej. A żeby Państwu ułatwić, ja tak trochę zarosłem, więc może coś o jaskiniowcach na przykład. No to teraz witam oficjalnie w kartofliskowym programie podróżniczym Moja Miesiączka. Dziś pora na podsumowanie moich piłkarskich wojaży, które miały miejsce w styczniu. A w styczniu naszła mnie ochota na futbol wyspiarski. I najpierw pojechałem wygrzać się na wyspę o nazwie Cypr. A wiadomo, że nic tak nie rozgrzewa jak czwarta liga cypryjska. A zagrzać można się było już przy samym wejściu, kupując bilet. Bo kosztował 6 euro, czyli tak pi razy drzwi 25 zł za czwartą ligę na Cyprze. A ja trochę zagrzałem się, jak się okazało, że nie można robić zdjęć. Bo okazało się, że miejscowość Pylas, w której miał być mecz, jest w tak zwanej strefie buforowej pomiędzy Cyprem Północnym a Cyprem, no powiedzmy, tym właściwym. Ale skoro nie można było robić zdjęć, to chociaż jakiś filmik nagrałem. No to zobaczcie, jak gra się w czwartej lidze cypryjskiej. A po uczcie piłkarskiej przyszła pora na prawdziwą cypryjską ucztę kibicowską. Derby Limassol. AL Limassol kontra Apollon Limassol. No, mecz przyjaźni raczej to nie był. Obie grupy kibiców przygotowały spektakularne oprawy. Najpierw zobaczmy dzieło kibiców AL-u Limassol. A teraz w akcji kibice Apollonu. Pociąg do mistrzostwa. Pomysł całkiem. Chyba zerżnięty od kogoś z Niemiec. No i wszystko pięknie. Tylko że kibice Apollonu zapomnieli, że na Cyprze nie ma pociągów. Taka sytuacja. Pora na kolejny wyspiarski futbol. Tym razem Malta. Rok temu, gdy byłem na Malcie, to zastała mnie tam wielka ulewa. W tym roku farta miałem niezłego, bo na Malcie spotkał mnie po prostu zwykły deszcz. A co jest najlepsze na brzydką pogodę? Oczywiście piękna piłka. Na przykład trzecia liga maltańska. No nikt mi nie powie, że trzecia liga maltańska jest zła. Widziałem dwa mecze, a w nich padło 17 bramek chyba. Ale brama, ja pierdolę. I bardzo podoba mi się to, że na Malcie sędziowie faworyzują grę ofensywną. No zobaczmy na przykład tę sytuację. No i nie wiadomo, czy bramka była, czy nie. No i w takich sytuacjach na Malcie bramkę się po prostu uznaje. A teraz zobaczmy bramkę miesiąca. A jak wiadomo, najładniejsze bramki na wyspach zdobywa się głową. No i tak mi się spodobała ta maltańska piłka, że aż musiałem kupić jakieś pamiątki. Na szczęście sklep z pamiątkami był. A asortyment w tym sklepie? Pierwsza klasa. Myślę, że nie jeden polski sklep z pamiątkami klubowymi mógłby pozazdrościć. No to teraz przydałaby się jakaś zagrycha, a w tym celu wędrujemy na maltańską wyspę Gozo. Tam też, o dziwo, grają w piłkę.
Ba, mają nawet oddzielną federację piłkarską. Czyli po prostu mają oddzielne rozgrywki. Kibiców też mają własnych. No i trzeba przyznać, że takich kibiców to można szukać ze świecą. No dobra, ale miało być o jedzeniu. Otóż na stadionie w Gozo jest taka knajpka. I to jest raj dla wszystkich fanów Barcelony. No bo który z kibiców Barcy nie chciałby sprawdzić, jak smakują jajka Messiego? No właśnie, ta pizza w menu figuruje jako po prostu Messi. A jej głównym składnikiem są jajka. Kontynuujemy wątek kulinarny, tym razem pora na kuchnię włoską. Się bawi redaktor kartofiska.pl. Niełatwa sprawa, derby Rzymu. AS Roma kontra Lazio. Bilet na derby Rzymu kosztował mnie więcej niż przelot na Maltę i z powrotem. 100 euro. No to uczcijmy to chwilą ciszy. Mi się te derby, szczerze mówiąc, nie podobały, ale kolega się bawił całkiem nieźle. Ale wiadomo, w piłce nożnej suma szczęścia równa się zero. No to zakończyło się tak, jak się zakończyło. Dostałem w plecy pałą od policji, a prowadzący nie biegł, został na miejscu, nic mu się nie stało. Ja pobiegłem, dostałem w pierdol od policji. Ja się przyznam, że ja też dostałem kilka razy w pierdziel w styczniu, ale na boisku. Najpierw reprezentując barwy zespołu Kartofiska. Później dumnie występowałem w szeregach abstynentów. No i z okazji tej wspaniałej formy zostałem zaproszony na testy do maltańskiego zespołu Polish Drinkers. Polish Drinkers to zespół złożony z polskich chłopaków pracujących dla maltańskich bukmacherów. Na testy do zespołu Polish Drinkers zaproszony został również Paweł Grabowski z kanału Plus i serwisu weszło.com. Jak mu poszło? No mniej więcej tak jak mi. Testy zostały solidnie oblane. Magazyn? Za wszystko. No i tym sportowym sukcesem kończymy 16 wydanie mojej miesiączki. Do widzenia.